Rycerz jedzie wzdłuż rzeki. Nagle widzi, jak rybak wyławia złotą rybkę. Szybko zabija rybaka, a rybka do niego. Wypuść mnie, spełnię twoje trzy życzenia. Rycerz: król, chcę być nieśmiertelny. Rybka: jesteś nieśmiertelny. Chcę, żeby mój koń był nieśmiertelny. Twój koń jest nieśmiertelny. Chcę mieć genitalia jak mój koń. Masz genitalia jak twój koń. Rycerz wraca na swój dwór, a tam naprzeciw wybiega jego wierny Giermek. O panie, panie, gdzieżeś ty był? Jomżem się o ciebie tak zajebiście martwił. Rycerz: nie gadaj mi tu głupot, tylko weź topór i walnij mnie nim w głowę. Nie, panie, nie, ja mógłbym ciebie zajebiście zabić. Walnij mnie, bo jak ja cię walnę... Okej, Giermek wziął zamach i uderzył. O panie, jakże ty jesteś zajebiście nieśmiertelny. To nic, walnij mojego konia. O panie, twój koń jest też zajebiście nieśmiertelny. To nic, patrz na to. Rycerz otwiera klapę od zbroi i pokazuje zawartość Giermkowi. Giermek: o panie, jaka zajebista cipa. Ufolutki dowiedziały się, że na ziemi jest takie zwierzę, które pije wodę i daje mleko. Złapały więc krowę i zaprowadziły nad rzekę. Jeden trzymał łeb krowy w wodzie, a drugi doił. Nagle krowa się zesrała i ten, który doił, wrzeszczy do drugiego. Wyżej łeb, wyżej, bo mu ubierze! Polak, Rusek i Niemiec chcieli przejść granicę, ale zatrzymał ich diabeł i mówi: nie puszczę was, póki ktoś nie rozśmieszy mojego konia. Wtedy Niemiec mówi, że pójdzie pierwszy. Podchodzi do tego konia i stroi różne miny. Koń nic. Przyszedł zawiedziony. Na to Rusek, że jemu na pewno się uda. Poszedł, powygłupiał się, ale i tak nie poskutkowało. Na to Polak poszedł do konia, coś mu szepnął do ucha i koń zaczął się śmiać. Na to diabeł: możecie przejść. Przyszła pora, że chcieli wrócić przez granicę i znowu zatrzymał ich diabeł, mówiąc: przepuszczę was, jeżeli ktoś sprawi, żeby koń przestał się śmiać, bo od tamtej pory to tylko cały czas się śmieje. Poszli. Rusek z Niemcem pośpiewali jakieś pieśni żałobne, ale koń nic, nadal się śmiał. Poszedł Polak, chwilę tam postał i koń przestał się śmiać. Wtedy diabeł wziął Polaka i pyta: Polak, coś ty temu koniowi zrobił, że najpierw zaczął się śmiać, a teraz tak nagle przestał? Na to Polak: to było bardzo proste. W pierwszą stronę powiedziałem mu, że mam większego penisa od niego, a w drugą pokazałem mu. Wchodzi kowboj do baru i patrzy. Siedzi tam cud kobieta, kowboj. Cześć, kim jesteś? Kobieta: lesbijką. Co to znaczy? Jak się budzę, myślę o seksie z kobietą. Jak jem śniadanie, to myślę o seksie z kobietą. Jak idę do pracy, to myślę o seksie z kobietą. Jak jem obiad, to myślę o seksie z kobietą. Jak wracam do domu, to myślę o seksie z kobietą. Jak zasypiam, to myślę o seksie z kobietą. A ty kim jesteś? Ja tu przyszedłem, cholera, bo myślałem, że jestem kowbojem, ale to teraz to wiem, że ja jestem lesbijką. Mąż zabrał żonę na pierwszą w jej życiu partię golfa. Pierwsze uderzenie żony i piłka rozbija okno domku stojącego obok pola. Mąż trochę się zdenerwował. Mówi: mówiłem, żebyś uważała, teraz trzeba będzie tam iść, przepraszać i może nawet jeszcze zapłacić. Idą do domku i pukają do drzwi. Miły głos mężczyzny zaprasza do środka. Wchodzą. Rozbite szkło, zniszczona stara waza i siedzący na kanapie facet. Czy to wy zbiliście tę szybę? Przepraszamy bardzo. Właściwie to nie ma za co. Ja jestem dżinem, który był uwięziony w tej wazie kilkaset lat. Teraz powinienem spełnić trzy życzenia. Nie obrazicie się, jak spełnię wam po jednym, sam zostawiając sobie to jedno, jedyne życzenie na koniec? Nie, no tak jest świetnie, mówi mąż. Chciałbym dostawać $1 000 000 co roku. Nie ma problemu. Do tego gwarantuję, że będziesz bardzo długo żył. A ty, młoda kobieto? No, chciałabym mieć ogromny dom w każdym państwie, z najlepszą służbą na świecie. Mówisz i masz, odpowiada dżin. A do tego obiecuję ci, że do każdego z nich nikt się nigdy nie włamie. A jakie jest twoje życzenie, dżinie? Pyta małżeństwo. Ponieważ tak długo byłem uwięziony, nie marzę o niczym innym, jak tylko o seksie z tobą, zwraca się do kobiety. I co ty na to, kochanie? Pyta mąż. No, mamy tyle kasy, tyle domów. No, ja się zgadzam. Żona kolesia idzie z dżinem na pięterko. Całe popołudnie kochają się. Dżin jest wręcz nienasycony. Po 4 godzinach nieustannego seksu dżin złazi z kobiety, patrzy jej prosto w oczy i pyta: w jakim wieku jesteście? Oboje mamy po 35 lat. Pierdzielisz, 35 lat i wierzycie w dżina? Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. Widzi go drugi i pyta: po co ci ta lodówka? Przecież jest minus 20 stopni. A niech się dzieciaki trochę ogrzeją. Wchodzi młody junak do żeńskiego akademika. No a ty do kogo, młody człowieku? Pyta portierka. A kogo by mi pani poleciła?
Gdzie byłeś całą noc? Pyta żona. Na rybach. Złapałeś coś? Mam nadzieję, że nie. Wzdrygnął się mąż. Spotyka się dwóch mężów. Słyszałem, że twoja żona rozbiła nowe Porsche. Stało się jej coś? Jeszcze nie. Zamknęła się w łazience. Noc poślubna. Kochanie, dużo było ich przede mną? Mija godzina. Ona milczy. Kochanie, gniewasz się na mnie? Cicho, liczę. Żona wyjechała w delegację. Mąż rankiem bierze dzieciaka i wiezie do przedszkola. Czy to nie nasze dziecko? Mówi przedszkolanka. Jadą do drugiego. Ja nie znam pana synka. Słyszy w drugim. Jadą do trzeciego, czwartego. Wszędzie to samo. Nie znają dzieciaka. W końcu młody nie wytrzymał. Tato, zaliczamy jeszcze tylko jedno przedszkole i jedziemy do szkoły, bo się w końcu na lekcję spóźnię. Para zakochanych spaceruje po parku. Kochany, pocałuj mnie jak Romeo piękną Julię. A jak to się robi? A może przytul mnie jak Aberald swą Heloizę. A to jak? Jak, srak! Czytałeś ty coś w ogóle? Tak, naszą szkapę. Ugryźcie może w dupę? Żona wraca do domu i widzi na drzwiach kartkę. Czyta. Na sprzedaż żona. Ostatnio niewiele używana, cena 360 zł. Informacja na miejscu. Małżonka robi swojemu mężowi awanturę. No wcale nie o to chodzi, że chcesz mnie sprzedać, tylko że tak tanio. No skąd wziąłeś tę cenę? Już ci mówię. 80 kg mięsa po 2. To daje 160 plus złota obrączka 200. Razem 360. Gra? Następnego dnia mąż wraca z pracy i widzi na drzwiach kartkę z napisem. Na sprzedaż mąż. Ostatnio niewiele używany. Cena 67 groszy. Informacja na miejscu. Tym razem awanturę robi mąż. To ja cię wyceniłem na 360 zł, a ty mnie za jakieś nędzne grosze chcesz obchnąć? Już ci mówię. Dwa jajka po 32 grosze to daje 64 plus 10 cm rurki za 3 grosze razem 67 groszy. Gra? Wczoraj wyznałem wszystkie grzechy swojej dziewczynie. I co? Nie pomogło. Za 3 dni ślub. Kumpel do kumpla. Słyszałem, że masz nową dziewczynę. No, a fajna w łóżku? No w sumie wiesz, to nie wiem. Jedni mówią, że fajna, inni, że nie bardzo. Na imprezie chłopak podchodzi do dziewczyny. Nie wiem, czy mam jeszcze pić, czy już mi się wystarczająco podobasz. Mąż, może wypróbujemy dziś wieczorem odwrotną pozycję? Żona, z przyjemnością. Ty stań przy zlewie, a ja usiądę w fotelu i będę pierdzieć. Mąż, chciałbym te wakacje spędzić tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. Żona, świetnie. Co powiesz na kuchnię? Właśnie rozwiodłam się z mężem. Czemu? Mieliśmy nieporozumienia na tle religijnym. Uważał, że jest Bogiem. Mówi ojciec do syna. Synu, znalazłem dziś wspaniałą kandydatkę na żonę. Ale tato, sam potrafię znaleźć sobie dziewczynę. Kto to jest? Córka Kulczyka. Super! Trzeba było tak od razu. Ojciec udaje się do Kulczyka. Dzień dobry, wydaje mi się, że znalazłem doskonałego kandydata na męża pańskiej córki. Ale ja nie szukam zięcia. Ależ to wiceprezes Orlenu. Cudownie, to zmienia postać rzeczy. Następnie ojciec idzie do prezesa Orlenu. Przychodzę z dobrą nowiną. Mam idealnego kandydata na wiceprezesa w pańskiej firmie. Ale ja nie szukam nikogo na tę posadę. Jest pan pewny? To zięć Kulczyka. O, chyba że tak. Ogłoszenie w gazecie. Sprzedam encyklopedię Britannica 40 tomów. Stan bardzo dobry. Nie będzie mi już potrzebna. Ożeniłem się tydzień temu. Żona wie kurwa wszystko najlepiej. 18-letnia dziewczyna przyszła do swojej matki i mówi jej, że okres jej się spóźnia o 2 miesiące. Przerażona matka podbiega do apteki po test ciążowy. Po chwili wiadome jest, że dziewczyna jest w ciąży. Zdenerwowana matka krzyczy. Co za świnia ci to zrobiła? Musisz mi powiedzieć, chcę go poznać. Więc dziewczyna biegnie do pokoju i dzwoni do znajomego. Po pół godzinie pod dom zajeżdża nowiutkie Ferrari, z którego wysiada przystojny, elegancko ubrany gość w średnim wieku. Wszyscy siadają przy stole i gość mówi. Wasza córka mi powiedziała, o co chodzi. Ja jednak niestety ze względu na moją rodzinę nie mogę się z nią ożenić. Jednak zapewniam was, że nie chcę się migać od odpowiedzialności. Więc jeżeli urodzi się córka, to zapiszę jej 3 sklepy i $1 000 000. Jeżeli to będzie syn, dostanie 2 fabryki i $1 000 000. A gdy urodzą się bliźniaki, dostaną po $5 000 000. Jeżeli jednak wasza córka poroni, w tym momencie wtrąca się ojciec, który od samego początku nie odzywał się ani słowem. To przelecisz ją jeszcze raz.